Witam Was, Paraguay Life. Dzisiaj, jak zawsze, jak nie zawsze może, po roboczemu. Trochę chłodniej, więc stare klamoty ubrałem, bo robimy małe poprawki na naszej farmie. Także robimy mały murek, dlatego pokażę Wam w dzisiejszym odcinku. Powiem Wam o cenach, o robotnikach i po prostu jak tutaj chłopacy pracują przy małej przebudowie, którą z tyłu może już widać. Także jak jesteście tym zainteresowani, zostańcie ze mną. Na razie. No, tutaj robimy trochę płotu. O. Stary Mercedes i się trzyma. Nie ma problemu. To takich kamieni z kamieniołomów używamy. Piasek. Cement i zaprawa się robi. O. Tu jeszcze kogut pomaga. Widzicie. No, w zimnie widzicie. Jakie grejpfruty rosną, chłopaki tutaj dalej robią. Teraz mamy przerwę na terere. O, z całą załogą naszą, tak? O, przedstawimy. Juan i... Seferino. I to terere. Donde terere? Acá. I te vamos traer así, vamos ver. Tak to funkcjonuje u nas. No i tutaj mamy już część murku jeszcze nieskończone. Opera, vamos meterlo. Opero. No, przejdźmy teraz do kosztów. Zaraz Wam pokażę tutaj z tyłu właśnie, ile te kamienie kosztują, ile kosztują pracownicy, ile kosztuje cement i ile kosztuje piasek. Tak, żebyście mniej więcej byli zorientowani. A u nas dalej jeszcze zimno, ale na weekend pogoda ma się poprawić, więc trzymajcie się w roboczych ubrankach i do roboty. No więc te kamienie to liczą się tu w sumie na furę, także taki samochód, widzieliście jak przywożą, to kosztuje w granicach 60 euro. Tak, teraz tu mamy piasek, to też taki powiedzmy mniejszy samochodzik, kosztuje w granicach 30 euro. I tutaj mamy cement. Cement jest stosunkowo drogi do worek, tak w zależności jak stoją Guarani, mniej więcej 9 euro za taki worek. I widzicie, tutaj murek posuwa się do przodu i ceny ustalamy oczywiście od metra bieżącego, w zależności naturalnie od wielkości, szerokości muru, więc tak mniej więcej wyjdzie około, powiedzmy sobie, 10-9 euro za metr bieżący. No, a to chłopaki na śniadanie to jest manioka. Manioka, mm. Si, señor. I fideo, si, fideo, si. Fideo, a to makaron i... Polio. I polio, o. Aka polio, czyli kurczak. Si. No, super śniadanko. Na terere znowu przerwa. No. Después de desayuno. Po śniadanku przerwa terere. Trochę zimno, ale wszystko ok. Mam nadzieję, że się podobało, że trochę wiadomości, nowych wiadomości przede wszystkim mogłem Wam przekazać, bo są to kwestie też istotne. Chodzi naturalnie o no, w miarę drobne prace, jak tam z tyłu widzicie, ale powiedzmy sobie, chodzi również o ceny, żebyście się mogli zorientować, jak ta kwestia u nas w Paragwaju wygląda. Tak więc, jeżeli macie jakiekolwiek pytania związane właśnie na przykład z takimi pracami budowlanymi, chętnie Was zapraszam do dyskusji pod spodem
tak jak w komentarzach, zadajcie pytania, jak zwykle łapki w górę. I jeżeli nie subskrybujecie kanału, szybko subskrybujcie, aby nie przegapić żadnego wideo. Także na razie, na weekend ma być dużo cieplej, także na pewno zrobię wideo. Trzymajcie się, cześć, na razie.